zostałaś nominowana w dwóch kategoriach. Właściwie no, dostałaś wyróżnienie za produkt roku i jesteś też w książce. Powiedz, czego dotyczy nagroda? Za jaki produkt dostałaś wyróżnienie? Jest to leczenie problemów z potencją, z erekcją u mężczyzn, osoczem bogatopłytkowym oraz lekarstwem, który jest podobny do Viagry. Wielu masz chętnych na te zabiegi? Powiem szczerze, że w Norwegii bardzo wielu mężczyzn jest, no a w Polsce coraz więcej. Jesteś też w książce. Powiedz, czy zgodziłaś się być w niej ze względu na to, że popierasz jakby taką współpracę między kobietami, czy chciałaś coś rzeczywiście kobietom przekazać? Chciałam generalnie przekazać, że za mało jesteśmy solidarne ze sobą. Powinniśmy coraz bardziej tak naprawdę się jednoczyć i pokazywać, że jesteśmy silne, niezależne i możemy się obyć także bez facetów. A myślisz, że z czego to wynika? Kobiety coraz bardziej stawiają na swój rozwój osobisty, są niezależne i coraz bardziej w ich świadomościach zachodzi to, że mogą sobie poradzić bez mężczyzn. A rozumiem, że mieszkasz trochę w Szwecji, tak? W Norwegii, przepraszam, trochę w Polsce i obserwujesz kobiety w Polsce i kobiety tam. Jakie są różnice? Powiem szczerze, że w Norwegii jest albo grupa kobiet, które są bardzo młode i chcą być właśnie zrobione, czyli aż za bardzo, albo są takie koło lat 50, które stawiają na naturalność, czyli naturalne zabiegi, właśnie osocze bogatopłytkowe, albo jakieś delikatne kwasy, ale żeby już nie ingerować toksyną botulinową. A w Polsce widzisz, chodzi mi o tą różnicę, czy Polki już są coraz bardziej świadome jakby swojego wyglądu i dążą do tego, żeby też podnosić komfort swojej urody? Tak, oczywiście, ale myślę, że jednak medycyna estetyczna jest bardziej rozwinięta w Norwegii.